Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, zapraszam na prezentację modyfikacji do FS25, tych modyfikacji, które w tym tygodniu pojawiły się na ModHubie. Wczoraj był materiał dotyczący skryptów, dzisiaj maszyny i budynki. Maszyny może później, nie ma ich dużo, poza modem roku, wiadro od pana Puszkapa. Autentycznie, może taki niepozorny modzik, ale on się przydaje w wielu, wielu sytuacjach. Zaczynamy od budynków, bo ich jest tutaj zdecydowanie więcej niż maszyn. Na samym początku dwa duże garaże od Modding Association, to są od tego samego twórcy, ale chyba w trzech modach, czy nawet w czterech, tak więc no takie są początki, kiedy nie ma Giants Editora i tak się wrzuca jakoś tak dziwnie, chociaż w momencie, kiedy będziecie oglądali ten materiał, ten Giants Editor, mam nadzieję, już będzie upubliczniony. Kwestia jest tego typu, że tutaj bardzo podobne są te budynki, się zastanawiałem, o co come on, postawiłem sobie i się zorientowałem, już wiem, o co chodzi. Otóż jest inne ustawienie, jeżeli chodzi o wjazdy i co istotne, wejścia do tych garaży, ponieważ te żaluzje można tylko otworzyć z zewnątrz, znaczy wewnątrz, przepraszam, tak więc jest istotne, żeby wejść przez tymi drzwiami do garażu, tak więc tutaj jest troszeczkę inaczej, drzwi są z boku i wjazdy jest też jeden z boku, jeden z przodu, tam, natomiast w tym budynku też jest z boku wjazd, drzwi są z przodu, a drugi wyjazd jest też z boku, tak więc duże są to garaże, oświetlenie też tutaj działa, no i różnica jest właśnie tego typu, że troszeczkę inaczej są to poustawiane, tutaj te wejścia, ale to jest istotne, jak się później okazuje, bo na samym początku tak nie do końca byłem przekonany, że to jest w ogóle potrzebne. Mamy tu jeszcze większy budynek, bardzo podobny, tu jeszcze jest taka dobudówka, podobna sytuacja i dodatkowo mamy wiaty za 57 500 i tutaj chyba jeszcze większą, w tym sensie, że szerszą, za 60 500. Czas na kolejną wiatę, bo dzisiaj jest ich dużo i tutaj mamy wiatę taką drewnianą. Autorem tej wiaty jest Jormfed. Kosztuje 51 500. Troszeczkę tutaj wejdzie. I następne wiaty są bardzo fajne, bo są takie starsze. Agrogatti jest autorem tych starszych budynków. One moim zdaniem klimatem bardziej by pasowały do mapy tej amerykańskiej, co nie? Zobaczcie. Różne, od naprawdę bardzo tanich, takich chyba za 2000 coś widziałem. A, o, to jest taka takie zadaszenie, które można tam dostawić sobie, albo nawet tak postawić tutaj. To są takie klimatyczne, fajne budyneczki. Na samym początku można sobie tutaj je dostawiać. Oczywiście jak sobie włączymy tutaj, okej, możemy sobie przybliżyć to, tylko żeby to ładnie poustawiać. Ale są takie klimatyczne i w sumie one mi się bardzo podobają. Nie są drogie, 3000 i można poustawiać sobie w jednym typie całe gospodarstwo praktycznie, nie? Takie właśnie na amerykańskiej tej mapie. Mi się wydaje, że one by idealnie tutaj pasowały. Zaraz zobaczymy, pochodzimy sobie, popatrzymy. No fajnie, te deski takie, widać, że to jest starsze i klimat ma. Zaraz zobaczymy, jak to w środku wygląda. No właśnie, coś takiego, oświetlenia chyba nawet nie ma. No bo nie potrzebujemy, z boku wyjazd i tutaj nawet na polskie mapy jak będą, to pewnie też się przydadzą, ale jestem przekonany, że polskich takich wiat w polskim klimacie będzie mnóstwo również za chwilę. O, to jest dosyć ciekawa konstrukcja. Dobra, ale zawsze coś można tutaj schować i tutaj też coś podobnego, tylko nie wiem, z której strony tutaj wejść. No nie, mów mi, że tu w ogóle nie można wejść. A nie, tutaj. No, akurat tak postawiłem, na skobel jeszcze jest. No, spoko, fajnie wyglądają. No i jeszcze mamy na samym koniec tego typu budynki od Castora, też w dużej ilości, tylko że to są drewniane, ale takie nowocześniejsze, nie? W różnych cenach od 48 tysięcy do 95. I tutaj widzicie, jest tego troszeczkę, tylko na przykład, o, chodzi o to, że chyba nie można tutaj swobodnie obracać, zaraz zobaczymy. Wciśnijmy sobie C i można... Nie można obracać. Takie mam wrażenie, że nie można, tylko od pewnych kierunkach można tylko stawiać. To nie jest fajne. Tego nie zauważyłem. O, nie, ten akurat można obracać, ale te budynki nie. Jeżeli możemy sobie swobodnie ustawiać, to jest to o wiele lepsze. Przechodzimy teraz do budynków bardziej użytkowych. Tutaj mamy silosy i magazyny na bele. Akurat z magazynami na bele to akurat się mocno tutaj przyda, w podstawce jest trochę bieda,
I mamy też silosy. Tutaj dwa magazyny na bele i palety, już wcześniej pokazywane, tylko że bez tej funkcji przechowywania. To są od Modic Association dwa takie budynki, tylko że już w tej wersji tu akurat to przytrzymuje do 500 bel i palet. Tu sobie można postawić, jedne te mniejsze sobie postawimy. Natomiast ten większy budynek przytrzymuje aż do 800 sztuk. Tutaj jest kwestia bel i palet. Można tutaj zmieniać pod F-ką, zmieniamy sobie na przykład kolor dachu i takie tam rzeczy, nie? W tych przypadkach można tutaj zrobić. Dobra, dodatkowo mamy jeszcze od Castora podobne budynki, tylko że o wiele tańsze i bez żadnego zataszenia i tak dalej. I tutaj chyba przechowujemy od 150 bodajże ta wersja, tak, 150 do tej wersji tutaj jest 800 sztuk. I podobna sytuacja tutaj bele i palety możemy przechowywać. Jak sobie coś takiego postawimy, to wiecie, o co chodzi już. Mamy tylko i wyłącznie triggery, to się ładnie poukłada, tak więc można gdzieś to na polu poustawiać, bo zobaczcie, jak to niewiele kosztuje, tak więc tylko gdzieś coś, żeby był jakiś teren, gdzie jest w miarę płasko, no i można sobie poustawiać to pod różnymi kątami i tak dalej. Czyli no fajnie, że są akurat tutaj do przechowania belek, więc się cieszę. No i pan Camilos, mamy tutaj jego silosy, różne silosy są. Niestety chyba nie ma dowolnego tutaj obracania, tylko w odpowiednich kątach, tak? Z tego co widzę, o 90 stopni. Mamy tutaj trzy rodzaje silosów. One mają chyba tutaj wielkością się różnią, 6 metrów na 31. Tutaj też, tylko one wizualnie się różnią. Okej, okay, wizualnie się różnią. Chyba tak, wizualnie tutaj może. A może się coś, nie, no wizualnie się różnią. Zresztą postawimy sobie. Pojemność tych silosów to jest około, z tego co pamiętam, 300 tysięcy litrów. Tutaj są przejazdowe. I tu jest jeszcze taki. Dobra, to sobie wyjdziemy i mamy już wreszcie też takie funkcjonalne bardziej budynki, to też jest istotne, a więc tutaj taki silosik, z tego co mi się wydaje na 300 tysięcy litrów, tutaj taki, troszeczkę inaczej wygląda, ale one są przejazdowe i mamy tutaj ten silosik, tak? A dodatkowo mamy tutaj na 350, magazyn na 350 bel, a tam mamy już taki duży, zadaszony. Tutaj jest chyba wersja ta na 500, tak? Oczywiście nic nie ma, tak więc nie możemy obsłużyć. Palet nie testowałem tego, szczerze mówiąc, ale jeżeli coś będzie nie działało, to piszcie w komentarzu, to ten komentarz przypnę i wtedy sobie jeszcze ewentualnie wejdę i to sprawdzę, tak? Ale wydaje mi się, że chyba raczej nie powinno być tutaj żadnych problemów, nie? Czas na kolejne dwa budynki użytkowe. Zbiorniki. Pierwszy zbiornik to właśnie ten zbiornik. To jest Mineral Cell Silo. Autorem tej modyfikacji jest MA7 Studio, czyli ci twórcy, którzy stworzyli m.in. mapę Palnie z dodatkiem Terra Life Plus do Farming Simulator 22. I tam taki jest zbiorniki stałe. Te zbiorniki, w tych zbiornikach możecie sobie zakupić nawóz, wapno, nasiona i paszę mineralną. Tylko uważajcie, bo tutaj może być wyższa cena. Nie sprawdzałem tutaj, ale wiem, że w 22 tutaj chyba było jakieś drogie wapno czy coś takiego, tak więc tutaj trzeba uważać. Blisko jest, można sobie postawić na gospodarstwie, ale może być drożej, tak więc tutaj uważałbym. I dodatkowo mamy zbiornik na paliwo od Red Phoenixa. To jest taki zbiornik w standardzie już Farming Simulator 25. Tutaj sobie kupujemy maksymalnie do 1190, tak, do 1190, a możecie 1 litr tutaj sobie zapodać. Dobra, kupmy sobie tutaj na maksa. No jak podejdziemy, oczywiście tego typu rzeczy się wyświetlają, ile tutaj mamy pojemność. Odjeżdżamy sobie sprzętem i tankujemy wtedy ile chcemy, tak? To jest ta nowa mechanika w FS25. Kategoria narzędzia i tutaj mamy warsztat od Camilosa, bardzo przydatny budynek z racji tego, że w podstawce mamy warsztat, ale jest po prostu duży, tak więc chodzi o to, że trzeba sobie gdzieś postawić miejsce do naprawiania maszyn. No i taki duży budynek niekoniecznie jest fajny. Natomiast tutaj bardzo mały budynek, kosztuje 10 tysięcy. To już jest inna kwestia, czy będziecie naprawiali sprzęty, czy też nie. Ja na przykład ciągników na podstawce nie naprawiam, bo one generalnie tam może i troszeczkę na mocy mają mniejszą, ale bez przesady, żeby je tam naprawiał. No, ewentualnie jakiś kombajn. No dobra, okej. Ale garaż się przydaje, czyli taki warsztat się przydaje, jak już jest,
to fajnie by było, gdyby nie zajmował połowę wielkości gospodarstwa, co nie? W trybie budowy, zakładka info, mamy jeszcze kilka rzeczy, które tutaj są do zaprezentowania. Między innymi modyfikacja, która nazywa się Concrete Ring Pack od Weekend Farmers. Niedawno chyba na Farming Simulator 22, do Farming Simulator 22 one się tutaj pojawiły. Tak więc jeżeli chcemy na przykład zrobić sobie betonowe taki ring dookoła drzewa, no to od razu sobie wstawiamy coś takiego. Pod klawiszem F mamy jeszcze możliwość zmiany średnicy, maksymalnie do 10 metrów, jeżeli się nie mylę. Tak, 10 metrów i sobie gdzieś tam wstawiamy. Tak więc to się przydaje właśnie do upiększenia gospodarstwa. Możecie z tego fajnie tutaj korzystać, co nie? Dobra, okej. Okay. Następne rzeczy to tutaj, no nie wiem, czy one upiększają gospodarstwo. To są też takie elementy od MA7 Studio, czyli od tego twórcy, który stworzył mapę palnię. Dzisiaj już właśnie o nim też mówiłem. I zobaczcie, tutaj jest mnóstwo takiego artystycznego złomu. Co ciekawe, to ten złom jest inny niż taki standardowy, najczęściej wykorzystywany. Wiecie, bo to są najczęściej złomy takie farmingowe, a tutaj są wymodelowane takie może mniej standardowe złomy. Tak więc, no tyle, tego jest tutaj dosyć dużo. No, kosztuje to wszystko po 5 euro, no i może jakiś klimat spowodować. Dodatkowo mamy jeszcze, to są takie płyty, tylko że one rzeczywiście bardzo fajnie wyglądają wizualnie. Można je tam ustawić, zamiast malować, to ustawiamy je po prostu na ziemi. I tutaj są naprawdę dosyć fajne. Na przykład tutaj widać, że jest takie zniszczone, są rogi i to fajnie wygląda, ale z mojego doświadczenia od razu powiem tak, jeżeli ustawiacie coś takiego, to nie wysypujcie na to coś, ponieważ to są elementy, widzicie, to jest bryła. I nie wiem, jak tutaj jest kolizja, ale Farming Simulator 22 właśnie na mapie palnie takie były rzeczy poustawiane. Jak tam wysypało się na przykład sieczkę, to ta sieczka zostawała w środku i trzeba było usunąć to pasem. A wiecie, Farming Simulator 25 pasu takiego nie ma aktualnie. To jest chyba najbardziej pożądana modyfikacja w tym momencie, co nie? Tego zwykłego pasa Lizard, który brał różne materiały z ziemi, po prostu w podstawce nie ma. Żałem, o tym chyba zapomniał. Tak więc ja bym uważał. One rzeczywiście bardzo fajnie wyglądają i robią robotę, tylko że no nie chcę mówić, że tutaj też zostanie coś, ale wiem, że Farming Simulator 22 zostawało i miałem z tym problem. No a te śmieci są fajne, ładnie to wyglądają. Chociaż ja nie jestem wielkim fanem śmieci, tak więc jak coś takiego mam na gospodarstwie, to zaraz w Giants Editorze usuwam to, bo ja wolę, żeby mieć gdzieś miejsce, żeby zaparkować, niż coś takiego miałoby mi tu leżeć, ale tutaj dosyć fajnie to wygląda. I jeszcze w zakładce ogrodzenie znajdziecie żywopłot od Modding Factory. Jedna taka sekcja kosztuje 70 euro. Widzicie sobie, możemy tutaj pociągnąć i lecimy sobie dalej. Dodatkowo pod klawiszem N, M możemy zwiększać albo zmniejszać wysokość, ale cena jest ta sama. Nieważne ile. Dodatkowo coś tutaj chyba nie do końca działa. Zobaczcie. Pod lewym przyciskiem myszki mamy umieść segment, zakończ pod prawym i później usuń ostatni segment znowu pod lewym. Tak więc powiedzmy, zakończę sobie teraz. Zakończyłem. Jak chcę wcisnąć co? Znowu umieść, usuń, to jest to samo. Tak więc podejrzewam, że trzeba by coś tutaj, może z shiftem, no nie wiem. W każdym razie coś tutaj autor miał na myśli i to było fajne, tylko te usuwanie tak nie za bardzo wyszło, bo jest pod tym samym klawiszem, co jest umieść. Tak więc no ciężko. Może dwa klawisze trzeba tu by wcisnąć? No nie wiem, trzeba to pokombinować. Żywopłoty są, ale coś tutaj chyba jakaś aktualizacja powinna być, co nie? I przechodzimy do maszyn, a tutaj być może mod roku, mówię tutaj o tym wiaderku, ale zacznijmy od tego mulchera. Ceres GC600. Autorem tej modyfikacji jest Jonfet i jest to mulcher. Mulcher do 3 metrach. Tutaj 70 koni potrzebuje, 980 kg. Nie ma tutaj żadnych opcji. No wiecie, z tym mulczowaniem w FS22 to różnie bywa. No i taki mulcher. Podpinamy z przodu. Tak więc z następną maszyną będzie fajnie współgrał i tak go będziemy testowali. 20 km na godzinę taka prędkość, ponieważ będzie współpracował z tym głęboszem Ermo. Jest to modyfikacja od SMI Modding Team. 3-metrowy głębosz. Fajnie wygląda. Tu ma dosyć ciekawą opcję i trzeba mieć instrukcję obsługi do tego głębosza. 100 koni mechanicznych, tyle wymaga, 10 km na godzinę, 1,3 tony. Kosztuje 8400. No i przechodzimy do następnych rzeczy. Zbiornik na różne ciecze. Jak będą opryskiwacze, będzie więcej opryskiwaczy w grze, to takie zbiorniki też się wtedy przydadzą, co nie? A teraz tak, 1100 litrów, 350 kg, tak jak wcześniej mówiłem,
oprysk na chwasty i na wóz płynny będzie można tutaj przewozić. I na samym końcu, no może nie na samym końcu, mamy obciążniki. Jeden 300, nie, to jest 150 kg na palecie. W takiej wersji tutaj jeszcze można sobie ewentualnie tak 300 dołożyć. Dlatego byłem taki zdziwiony. I można tutaj jeszcze jakieś napisy dosyć ciekawe dorzucić sobie, żeby było to fajnie. Redfonix jest autorem tej modyfikacji. Nie widzę właśnie tutaj, co jest napisane. Dobra, Lizard. O, dobra, okej, okay, Lizard. I tu mamy podobną opcję 600 kg. Od 600 do ilu? Do 900, 1200, 1600, 1500. No to już jest dużo. To jest dużo. To jest już kawał obciążnika. 2600. Dobra, tych maszyn nie będę prezentował, bo jak gdyby rozumiecie, o co come on. No i tutaj autentycznie, modyfikacja dla co niektórych mod roku, autentycznie. Wiaderko, podstawowa rzecz, ale jak przydatne. Wszystko tutaj można wrzucić będzie, jeżeli się nie mylę. A przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczymy. No, kosztuje 50 euro, więc fajnie, że to wiaderko już jest na samym początku. Pojemność, uwaga, 100 litrów, czyli... I waga 10 kg. Dosyć ciężkie jest to wiadro. Testowanie na polu zaczynamy od zestawu mulcher i tutaj głębosz. Czyli tak, z tym mulczowaniem to różnie bywa. Opuścimy sobie najpierw głębosz. On jeszcze jest, trzeba go rozłożyć. O, w taki sposób, on się dosyć powoli rozkłada. Czyli w takiej pozycji on chyba za bardzo nie będzie mógł tutaj pracować. Mulcher tutaj, no w mulcherze nic nie trzeba rozkładać, tylko opuścić. Natomiast jeżeli chodzi o pracę, to sobie opuścimy tutaj mulcher i głębosz. No i sobie lecimy. Mulcher mulczuje, natomiast głębosz tak nie za bardzo pracuje w tym momencie. Dlaczego? Ponieważ głębosz jest tutaj, ma taką opcję, że jest na myszkę. Trzeba go docisnąć po prostu. I on w tym momencie zaczyna pracować. Dosyć ciekawy bajer, co niektórzy nie wiedząc o tym, że ma tutaj taką fajną opcję. No, piszą, że to jest... Coś jest zepsutego w tym. A nie, to jest zepsuta modyfikacja. Nie, no spoko, jest 3-metrowy głębosz. Jak ustawicie sobie na głębokość, powiedzmy, no to już później nie trzeba tego robić, tylko wystarczy opuścić i on już wtedy głęboszuje. Natomiast na myszce można go podnosić. Jak podniesiemy, no to on tak za bardzo nie chce działać wtedy. Nie, tutaj jeszcze działa, ale jak maksymalnie się go podniesie, to nie działa. No więc pamiętajcie, nie jest to zepsute, nic tutaj. Nie jest to winą, nie wiem, Farming Simulator 25. Ten model tak ma. I w sumie jest to dosyć fajne. Tak więc zestawik, no w sumie zacny. Akurat idealnie się pasuje do tego, nie? Bo mulcher szerokością odpowiednia do tego głębosza, tak więc elegancko. No i przechodzimy do rzeczy najistotniejszej. Gdzie jest to? Wiadro. Tutaj jest to wiadro. Waży ile? 10 kg, tak? Dobra. I zaraz sprawdzimy możliwości tego wiadra. Tak jak powiedziałem, mod roku dla co niektórych. Okej, okay, tu akurat sobie weźmiemy, wrzucimy, czy jest tutaj na przykład nawóz. Nasypiemy trochę tego nawozu. Ile on kosztuje? Się mógłbym od razu sprawdzić, czy czasami tutaj nie jest droższy ten nawóz. Ale to pozwolę wam się zdziwić albo mile zaskoczyć. Chociaż nie wiem, czy to jest coś was zdziwi albo mile zaskoczy. Dobra, spróbujcie. Dobra, rozładowujemy. No jak wiadomo, wiaderko do wszystkiego tutaj służy i jak się coś tam rozsypie, to trzeba to ogarnąć jakoś, nie? Zobaczymy, jak to działa, wiaderko. Ach, instrukcja obsługi wiadra, no elegancko, co nie? Dobra. No ale nie jest tak łatwo złapać to wiaderko, dobra. Wiecie co? Tutaj jest niby 100 litrów pojemność, a ja tutaj zaczerpnąłem 110 litrów. 111. Dobrze mówię? Bo teraz, zobaczcie, czasami mi się wyświetla to. 111 litrów. Mam tu jednak tego nawozu. Fajnie to wygląda. Najlepsze jest tak. A, jeszcze ten granulat tak wygląda. A na wiaderku wygląda tak bardziej... powiedzmy, wygląda tak bardziej... dokładnie. Olu, tutaj wysypaliśmy dosyć sporo. Tak więc wiaderko przetestowane działa. Tylko że w opisie jest chyba 100 litrów pojemności, a ja tutaj proszę bardzo. 111 wycisnąłem. Z górką nasypałem. Ciekawe, być może wiadro ma opcję przesypywania. No nie wiem. Mi się wydaje, że było tam 110, 100 litrów pojemności. No ale tutaj mam 111.
Dobra, w każdym razie to tyle, jeżeli chodzi o tą prezentację. Tak jak powiedziałem, jest szansa, że ta modyfikacja, te wiaderko może się stać modem roku. Autentycznie dla niektórych to... Ja jestem w takiej grupie, która na przykład lubi takie rzeczy. I mamy teraz... A, właśnie przetestujemy sobie, czy jeszcze, bo już tutaj chciałem kończyć, a chciałem tutaj przetestować, czy nie? No to jest tak samo... Tak samo jak to było w Farming Simulator 22. Tutaj wyciągnięte to jest z konsoli po prostu. Wcześniej też tak można było sobie biegać w Farming Simulator 22. I też była taka sytuacja, że jak coś chciałeś wziąć w ręce, no to niestety nie można było tego wziąć. Trzeba było przejść do takiej pozycji. O, i wtedy możesz sobie coś tam wysypać. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o tą prezentację. Mam nadzieję, że wam się spodobała. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejne. Pozdrawiam, Anton.